Czy próbowaliśmy wcisnąć się do toalety za prezydentem? Toaleta jest przenośnią. To jest metafora. Kowary gromadzą deszczówkę. Możemy zagospodarować wodę, która praktycznie leci nam z nieba. Mamy ją w zupełności za darmo. W Piechowicach termomodernizują szkołę. Wpisuje się to generalnie w sytuację energetyczną kraju. We wtorek wita Państwa Paweł Guszała. Zapraszam na serwis. Toaleta była metaforą. W taki sposób prezydent Jerzy Łużniak stara się tłumaczyć swoją ostatnią internetową wypowiedź, w której oskarżył mnie oraz naszą redakcję o atakowanie go nawet w tak ustronnym miejscu. Jednak prezydent Jerzy Łużniak nie ma zamiaru przeprosić. Za to my przepraszamy Państwa, że wracamy do tej sytuacji, ale musimy walczyć o swoje dobre imię. Pod koniec ubiegłego tygodnia zostaliśmy jako redakcja, a także ja jako dziennikarz Paweł Guszała oskarżeni o coś, czego nie zrobiliśmy. Wczoraj na spotkaniu z dziennikarzami prezydent odniósł się do swojej wypowiedzi. Co do przebiegu sytuacji w większości się zgadzamy. Pozostaje pytanie o to, czy próbowaliśmy wcisnąć się za panem prezydentem do toalety. Rzeczywiście chodziłem za panem do tej toalety? Tak, oczywiście, że tak. Toaleta jest przenośnią. To jest metafora. Później prezydent Jerzy Łużniak dodał. Tam jest obok, po lewej stronie jest toaleta. I chciałem wejść do toalety, ale się wstydziłem, że pan będzie nagrywał, jak wchodzę do toalety. Ja, proszę bardzo, ale proszę zobaczyć. I nie, wszedł pan za mną, czy nie? Wszedł pan za mną, czy nie? Na salę rajców. Nie, ale na korytarz ten mały. Wszedł pan za mną z sali rajców? Nie, wszedł pan, bo nawet pan ma, w swoim materiale ma pan nagranie z tego korytarzyka, jak ja wchodzę z powrotem do sali rajców. I pan zmanipulował swoje nagranie. Niby wszystko jasne, ale i tak prezydent Jerzy Łużniak zarzuca nam manipulację przy tym materiale. Choć nie do końca zrozumieliśmy, na czym wspomniana manipulacja miałaby polegać. Zmanipulował pan swoje nagranie, bo pan wszedł za mną do tego małego korytarzyka, gdzie są toalety i nagrywał pan, jak ja wchodziłem do sali rajców. I jest to ujęcie, jak ja wchodzę do sali rajców, a pan jest za mną. A wcześniej jest ujęcie, jak pan mnie filmuje z sali rajców, jak ja jestem w tym korytarzyku. Czas zakończyć tę kuriozalną sytuację. Dlatego zapytaliśmy prezydenta Jerzego Łużniaka, czy zamierza nas przeprosić. Bo choć nie mówi wprost, to z jego wypowiedzi można wywnioskować, że te słowa... Paweł Guszała z telewizji Dami jest nawet w stanie starać się wciskać z kamerą za mną do toalety, żeby potem pokazując zamykane przed sobą drzwi obwieścić, że uchylam się od odpowiedzi. Okazały się być nieprawdziwe. Nie, pan powinien mnie przeprosić, bo postępuje pan niegodnie w sposób taki, że cały czas... Nawet jak widzi pan, że ja rozmawiam przez telefon, idzie pan z kamerą, kiedy pan cały czas nagrywa. W taki sposób, powiedzmy, dziennikarz nie powinien postępować. Do naszych obowiązków należy rzetelne przedstawianie informacji, a nie publiczne kłótnie. Dlatego postanowiliśmy stanąć ponad podziałami, jako pierwsi wyciągnąć rękę. Jeśli prezydent Jerzy Łużniak poczuł się jakkolwiek urażony w tej sytuacji, to przepraszamy. Jednak nie ma co ukrywać, że gdyby nie to nagranie, nie bylibyśmy w stanie obronić swojego dobrego imienia, bo i tak stalibyśmy obok prezydenta w tym czasie, czekając aż skończy rozmawiać, aby nagrać jego wypowiedź tuż przed sesją. Po wczorajszej rozmowie z prezydentem Jerzym Łużniakiem ustaliliśmy, że jest on do dyspozycji wszystkich dziennikarzy, także naszej telewizji. Trzymamy go za słowo. To tak jak pan powiedział. To jest różnica zdań. W Kowarach realizowany jest bardzo ważny projekt, w ramach którego zamontowane zostały pojemniki do gromadzenia wody opadowej, którą mieszkańcy będą mogli wykorzystać między innymi do podlewania roślinności. W ramach projektu Zielono-Niebieskie Kowary zakupionych i zamontowanych zostało 200 zbiorników na wodę deszczową z systemem podłączenia do rynien.
zostały umiejscowione łącznie na 200 lokalizacjach. Są to zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i wspólnoty komunalne zarządzane przez gminę miejską Kowary, domki jednorodzinne, a także budynki użyteczności publicznej, szkoły, miejski ośrodek kultury i wiele innych. Są to zbiorniki retencyjne, które mają za zadanie zbierać wodę deszczową, która normalnie zostałaby odprowadzona do kanału deszczowego bądź w inny sposób odprowadzona. A tak mamy wodę zebraną w zbiorniku, możemy ją sobie pobrać do podlewania roślinności. Projekt o tyle ważny, że możemy zagospodarować wodę, która praktycznie leci nam z nieba, mamy ją w zupełności za darmo, a w momencie, kiedy i nasze miasto, i tereny prywatne robią się coraz bardziej zielone, możemy wodę tą wykorzystać do podlewania roślin. Retencja wody jest bardzo ważna ze względu hydrologicznego. Wody gruntowe schodzą coraz niżej i każda forma zbierania wody deszczowej wspomaga środowisko naturalne i jest ukierunkowana na ekologię, ponieważ brak wody gruntowych w okresach letnich, duże rozbiory wody z wodociągu do podlewania możemy zmniejszyć poprzez zagospodarowanie wody deszczowej w postaci małej retencji. Ten projekt jest bardzo ważny, ponieważ jest to projekt ekologiczny, pozwala zaoszczędzić wody, można sobie spokojnie podlewać ogródek bez potrzeby nabywania drogiej wody z karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji. A na terenie Kowar w najbliższym czasie montowane będą ogrody deszczowe z systemem nawadniania z rynien lub zbiorników na wodę deszczową. Ogrody trafią do wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych oraz jednostek podległych gminie. W imieniu zarządu spółki i włodarzy miasta zapraszam mieszkańców Kowar do wspólnej pracy przy obsadzie donic roślinności. W ramach projektu Zielono-Niebieskie Kowary w tym roku powstaną także zielone przystanki z trawiastym dachem. W Piechowicach trwa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej numer 1. Pojechaliśmy na miejsce, aby zobaczyć, jak postępują prace. Termomodernizacja kojarzyć się może z pracami, które modyfikują wygląd zewnętrzny danego obiektu. W przypadku tej inwestycji, jak widać z zewnątrz, mimo trwających prac nie zmienia się nic, bo termomodernizacja obejmuje pracę i docieplenie budynku od wewnątrz. Z wymianą instalacji zarówno centralnego ogrzewania, jak i elektryczną, czyli duże zmiany w kierunku oszczędności, tak jak pan to dobrze określił, energetycznej, oczywiście wymianą stolarki bardzo wiekowej. A to kolejna inwestycja w gminie miejskiej Piechowice, która ma przynieść oszczędności w przyszłości. Wpisuje się to generalnie w sytuację energetyczną kraju, tym bardziej jest to celowa inwestycja, termomodernizacja, duże oszczędności na wydatkach energii, a przy tym wszystkim poprawi się komfort tak naprawdę nauki uczniów. Część klas jest przygotowana do ocieplenia, inne są już ocieplone, natomiast wszędzie brakuje jeszcze nowych okien, które niebawem mają dotrzeć do szkoły. Z inicjatywy pani dyrektor część ścian pozostanie oczyszczona i oko cieszyć będzie piękna wiekowa cegła. Trzeba powiedzieć, że koszt tej inwestycji to jest 3 miliony 300 blisko, z czego 2,5 miliona środków pozyskanych ze środków unijnych. W związku z tym udział gminy jest stosunkowo niewielki, ale będzie na pewno większy z uwagi na te wszystkie dodatkowe koszty, które trudno skosztorysować przed taką inwestycją, a które wychodzą w momencie puknięcia młotkiem przy wymianie instalacji czy jakiejkolwiek sieci wewnątrz, to odpadają całe połacie tynku, który powinien hipotetycznie się trzymać, jako trzeba położyć na nowo. Termomodernizacja ma zakończyć się na przełomie września i października tego roku. Sporo emocji było w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Świeradów-Zdrój. Wszystko za sprawą wniosku o zmniejszenie uposażenia tamtejszego burmistrza Rolanda Marciniaka. Niestety w projekcie uchwały miało zabraknąć uzasadnienia. Dopiero w trakcie obrad grupa radnych wyjaśniła, że ich zdaniem obecna władza nie pochyla się nad problemami mieszkańców. Burmistrz nie zgodził się z ich zarzutami.
Wymieniał prowadzone i zrealizowane inwestycje. Zwrócił uwagę, że nie ma zastępcy, co niesie oszczędność dla budżetu rzędu 200 tysięcy złotych rocznie, a od 16 lat nie był nawet na chorobowym. To nie przekonało większości radnych. Jak napisał portal 24jgora.pl, stosunkiem głosów 7 do 6 obniżono burmistrzowi uposażenie o 3 tysiące złotych. Karkonoski Park Narodowy poinformował, że z dniem 1 marca tego roku zmieniają się ceny biletów wstępu i udostępniania obszarów parku. I tak, jednodniowy bilet indywidualny, normalny, to teraz 9 zł, ulgowy 4,50. Oczywiście zmian jest o wiele więcej, a wszystkie zamieściliśmy na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu. Przypominamy, że mieszkańcy gmin sąsiadujących z KPN-em są zwolnieni z opłaty za wstęp. Muszą pobrać tylko tak zwany bilet zerowy, a osobie kontrolującej pokazać dowód osobisty. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym serwisie informacyjnym.